you like to try? I'll let you borrow a rod. Możemy zobaczyć też rybopedię. Aż sobie zobaczmy, co tutaj mamy. Ryżówka. Mała, chuda ryba, która często jest trzymana w akwariach. Istnieje wiele różnych odmian, w tym takie z przezroczystymi szkieletowymi ciałami lub ze skórą w różnych odcieniach. Okej. Ryba, którą można znaleźć w rzekach i stawach. Zjada prawie wszystko i często wykorzystuje się ją do czyszczenia kanałów. Karp. Marlin. Ryba z pyskiem przypominającym włócznie. Mówi się, że pływa szybciej spośród wszystkich ryb. Jest niczym Sonic, mórz. Aha, to niezłe, kurde, tutaj porównanie. Skrzynia ze skarbem, którą ktoś wrzucił do sadzawki. Wewnątrz musi się kryć złota karta, którą poszukuje Big. Okej. Co to jest za dziennik? A, dobra, to nieważne. A wracamy na wyspę. Myślę, że trochę żeśmy se pochillowali w łowieniu ryb z Bigiem. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jest wszystko w porządku. Jestem ciekaw, kiedy dalej ruszymy z fabułą, bo no mówię, trochę to jest przypał, że trzecią sesję siedzimy na Kronos Island. Widzicie, ludzie, niektórzy myśleli, że ja tę gierkę szybko przejdę i tak dalej. Guzik, prawda. Widzicie, jak mi to idzie, kurde, przechodzenie tej gry. Przechodzenie tej gry idzie mi jak krew z nosa. Bardzo powoli. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może za niedługo będziemy mogli wrócić do Amy. No teraz nam, z tego co pamiętam, zostały już tylko te tylko cztery już pamiątki. Więc można byłoby coś obadać sobie. O! Opuszczam trening. I co teraz? Co tu się dzieje? Jeszcze raz. No, o to chodziło. O to chodziło, kurcze pieczone. Dwa szmaragdy nam w ogóle zostały tylko już. Fajnie. O, tam mamy kolejną pamiątkę od Amy. Trzeba będzie teraz do niej podejść i zobaczyć, ile nam jeszcze tych pamiątek zostanie. Może się zaraz okaże, że tylko jedna nam zostanie, albo może będziemy mogli już w ogóle z nią rozmawiać. To by było, kurde, ekstra. O, dobra, wiem, jak pokonać tego tutaj. Przegrywa.
Teraz kolejna chyba czasówka tu będzie miała miejsce. Tak, musimy teraz do tamtej platformy lecieć. No to lecimy. No ładnie, kolejna część Kronos Island jest tutaj odblokowana. Między wyładowniami elektro... Co? Nie zdążyłem przeczytać nawet. Powiem wam, że pokonanie tego, kurde, cymbała jest trochę trudniejsze niż mi się wydawało. Wydawało mi się, że to trochę będzie prostsze. Ale jednak nie do końca. Cicho. Co za farfocel jeden. Dobra, sprawdzamy tą minimapę. Gdzie są te pamiątki po Amy? Tu chyba. Weźmy, wyznaczmy. O, umieliśmy znacznik. Lecimy do tamtego miejsca. Może tam coś będzie. Dobra, temu jeszcze umili mi życie sobie. Drugi raz z tym samym przeciwnikiem będziemy walczyć, ale no trudno się mówi. A teraz lecimy do tego pomarańczowego punkciku. Zobaczyć, co tam się dzieje. Znowu z Asurą będziemy walczyć? No nie gadaj. Nie mam czasu teraz, wybacz Asura. Ja tutaj szukam pamiątek po Amy.
O, tu nas nie było na przykład i warto się tu temu przyjrzeć. Zanim się temu przyjrzę, to chcę jeszcze te skrzynki właśnie zdobyć. Znaczy zdobyć, zniszczyć. Zostały dwie już. Dwie pamiątki zostały. Tak więc patrzymy na mapę i lecimy z koksem. Gdzie jeszcze nas nie było? No, możemy tutaj. A więc tutaj nic nie było. No, mogłem się tego domyślić. Touchpad. Dobra. Przez chwilę myślałem, że się coś zbugowało. Tu. Tu lecimy. Gdzie jest? Dobra, tu jest pomarańczowy punkt. Już się chciałem zastanawiać, gdzie on jest. No to jeszcze jeden został. No to jeszcze jeden, kurde. Wow. Dobra. Kontrolnie polecimy znowu z Asurą. To już będzie tylko i wyłącznie formalność. Tylko i wyłącznie. I ostatnia ręka, dawaj. Świetny soundtrack. Ścieżka dźwiękowa tutaj po prostu wymiata. Najlepsza ścieżka z całej serii, nie? No i o to chodziło. Kontrolny pojedynek musiał być. Skoro gra tego wymagała. Znaczy, może nie wymagała, ale... No, no wiecie, o co chodzi. No, a teraz lecimy w tamtą stronę, do pomarańczowego punkciku, a potem do Amy. Powiem wam tak, czas w tej grze to gra naprawdę znaczącą rolę, ponieważ mamy sesję, która trwa już 57 minut. Jesteśmy, kurde, przy rzeczce. Jesteśmy przy rzeczce. Dobra, w każdym razie, co chciałem powiedzieć, bo coś chciałem powiedzieć. Aha, czas gra znaczącą rolę, mamy prawie godzinę, godzinną sesję, a my nadal na Chronos Island siedzimy. Jestem świetny. Mówcie mi od dzisiaj, kurde, pro player w tę gierkę. O! Tutaj jeszcze tych tutaj pociśniemy i będzie cacy. Ale raczej żadna pamiątka od Amy się nie ukazała tu. Wielka szkoda. Tylko tyle mogę powiedzieć. Wielka naprawdę szkoda. A mogliby dać tu jakąś pamiątkę od Amy, to byłoby fajnie. A tak, to jest dupa. Dupa. Tu mamy jakiś coś.
Ale to ładnie wygląda. Nie gadajcie, że gra mi teraz każe ze Squidem znowu walczyć. No naprawdę. Znowu z nim. Tam jest... Tu jest serce. Serce czesane. Jak Marek Mostowiak. Dobra, możemy iść rozmawiać z Amy. Super. No i dupa, muszę ze Squidem walczyć. Nie wiem, wiecie co zrobimy? Zróbmy tak. Trzeba było się poświęcić. Przepraszam, naprawdę, trzeba było się poświęcić. Something wrong? They say their amore was stationed on the far side of the field. This is the field. I'm not seeing a lot of farming going on. Maybe if you use that new technique of yours, you can clean up all this wild brush. Co wy chcecie mnie wrobić? W powietrzu czuć wiosnę. No, obecnie jest jesień. Bardzo blisko zimy, bo jutro 1 grudnia, tak chciałbym przypomnieć. Usuń chwasty przy pomocy cyberokręgu i zdobądź 7000 punktów przed upływem czasu. Uważaj na pszczoły, używaj szybkiego cyberokręgu w nasionach, aby rozwinęły się z nich kwiaty i przyciągały owady. Okej. Okay. Challenge accepted. ...366, to jest bardzo mało. Okej.
Normalnie mogę się od dzisiaj nazwać Rolnik Sonic, nie? Rolnik Sonic, ja pierdzielę. Czy mi się tu nie uda zrobić? Za mało punktów dostaję. Łatwo gierce mówić, żebym się pośpieszył, skoro... No kurde. To się nie uda, no kurde. Jeszcze raz chcę spróbować. Oczywiście, że chcę spróbować, bo inaczej z fabułą dalej nie ruszę. Proste. Więc muszę teraz na szybkości lecieć. Dobra, robi się. Okej, okay, możemy też i tak to robić. Możemy właśnie w ten sposób wygrać ten challenge. Co mi się wydaje, że jest bardzo prawdopodobne. Widzicie? Zobaczcie, jak szybko teraz zdobyliśmy te punkty. Trzeba było tak od razu ogarnąć, kurde. Że też ja nie pomyślałem, żeby z tym pędem ruszyć. Dobra, jest elegancko. Jest tak zwany elegancok. Idzie świetnie. Dobra, udało się. Super. O!
So, all this used to be farmland, huh? Yes. They make it sound like it was abundant. But now... I mean, it's grassy. Yup, but I've seen this kind of recovery in areas Dr. Eggman damaged. Something ruined this land, and it's barely begun to recover. Then we need to make sure it has plenty of time to heal. Right. Keep tabs on the hedgehog. I want constant updates. Yes, sir. And keep looking for a way to get me out of here! I am evaluating all safe options. Keep up the good work, Sage. Thank you, Doctor. I am extending the range of my control.